Hej, witajcie. Mamy jeszcze ostatnie dni lata, ale już coraz częściej dostaję od Was zapytania na temat zimowania oliwek. Są odcinki na kanale, więc nie będę tak ogólnie na ten temat rozmawiał, ale dzisiaj poruszę temat właśnie tej mojej dużej oliwki, bo parę osób z Was właśnie pisało, jak taką dużą oliwkę przezimować, która jest w gruncie lub donicy, ale też jest na tyle duża, że nie jest już taka mobilna. No i to jest moja oliwka, która jest już około 3 lat, 2,5 roku chyba, ale 3 zimy ma już za sobą. Jest w gruncie, rośnie no niesamowicie szybko, już była przycinana. Myślę, że teraz przed zimą jeszcze tutaj mniej więcej na tej wysokości ją przytnę, bo ona ma już gdzieś no niecałe 4 metry, więc jest kawał drzewa. No i teraz jak ją przezimuję? W zeszłym roku ona była w takim namiocie, już nie ma szans, że się w tym namiocie zmieści, a nie będę jej tak radykalnie przycinał, więc będę ją teraz pod płachtą zimował. Znaczy ogólnie plan jest taki, że póki nie będzie dużych przymrozków, to jeszcze nie być osłaniana. Problem z oliwkami w zimie to nie tylko mrozy. Ostatnimi czasy nie mamy tak dużo mrozu. Problem jest wilgoć, deszcz. Więc przede wszystkim zabezpieczę tutaj jakąś taką płachtą gumową, powiedzmy. Tutaj ten grunt, żeby za dużo wody nie leciało w grunt, bo oliwki nienawidzą, jak mają tak zwane mokre stopy, czyli korzenie cały czas wilgotne, bo te korzenie po prostu będą gniły. Więc już na jesień, jak zaczną się te, powiedzmy, deszcze, nakryję tutaj tą oliwkę. Oczywiście też trzeba uważać, żeby tam jakoś powietrze podlatywało, żeby jakaś tam cyrkulacja była, bo inaczej wejdzie grzyb, pleśń. No i potem w momencie, kiedy będą miały być większe mrozy, a w sumie jeszcze przed tymi mrozami, no to już przygotuję kabel grzewczy. Owinę ten kabel grzewczy, powiedzmy cały pień plus część korony. Przy takim kablu grzewczym, jeśli nie jest to jakiś, powiedzmy, tej nowej generacji, czy ten smart, trzeba uważać, żeby się nie krzyżował, bo wtedy może się w tym miejscu stopić, a nawet dojść do pożaru. Więc już to wszystko, powiedzmy, sobie przygotuję i kupię dwie takie duże płachty. Przy mniejszym mrozie jedna płachta będzie nakrywana, przy większym mrozie jeszcze jedna. Ale tutaj jeszcze jest jeden problem, na który też trzeba zwrócić uwagę i też się jakoś przygotować. Taką płachtę jak zarzucicie, no to powiedzmy ona sobie dobrze poradzi z mrozem, jak troszeczkę będzie tutaj podgrzewane. Ale mróz to nie jest jedyny problem, jaki mamy. Może spaść śnieg, może być jakaś mrzawka, która potem przymrozi. Zobaczcie tutaj na te gałązki. To jeszcze jest wszystko, powiedzmy, miękkie. Więc jeśli taką płachtę zarzucicie, tak o po prostu, i ta płachta nabierze trochę wilgoci, trochę wody, potem ją zmrozi, do tego jeszcze przyjdzie jakiś śnieg, no to może Wam tak powyginać tą oliwkę, albo nawet i połamać, że trzeba to jakoś to zabezpieczyć, więc mój plan jeszcze jest taki, żeby wbić jakieś takie przynajmniej 3 wysokie tyczki, które by miały gdzieś 3 metry i na górze może jeszcze z jakiejś rury, powiedzmy, takie kółko zrobić, żeby ten cały ciężar się na tym opierał w razie czego. I sobie, powiedzmy, to już na jesień przygotować, że jeśli przyjdzie, powiedzmy, jakiś większy mróz, to żeby już tylko tą płachtę nakryć lub ewentualnie te dwie płachty. Więc to jest plan na tą dużą oliwkę, jak sobie z tym poradzę. Nakrywał ją będę w momencie, kiedy będzie większy mróz niż minus 5 stopni lub będzie długi mróz, czyli nawet, powiedzmy, te minus 1, minus 2 stopnia, ale też w ciągu dnia i przez więcej niż tam ileś dni, no bo wtedy, powiedzmy, wszystko zmrozi włącznie z ziemią i oliwka może nam wyschnąć, bo korzenie nie będą w stanie pobierać wody i nam to wszystko wyschnie. Więc to będzie taki mój pierwszy rok, jeśli chodzi o tak dużą oliwkę z takim zimowaniem. Stara oliwka będzie w swoim starym namiocie, ona będzie troszeczkę przycięta. A ten namiot, który tutaj był, no to on teraz będzie tutaj do tego kumkwata, który jest w gruncie. To będzie pierwsza zima dla cytrusa w gruncie u mnie. Także to też będzie pewien eksperyment.
Wiem, że sobie da radę w tym namiocie, bo w tym namiocie mogę spokojnie utrzymać temperaturę około 3 stopni. A już ma za sobą ten kumpfat chyba 4 zimy, no 4 zimy chyba już, w szklarni, gdzie też powiedzmy do 3 stopni było dogrzewane. Więc będzie ciekawa zima, mam nadzieję, że będzie łagodna zima. No i taki plan jest na tą oliwkę. Na pewno będą co jakiś czas jakieś materiały, więc zapraszam do oglądania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się.